Klaudia Jans-Ignacik. Dzień dobry. I Marta Domachowska. Dzień dobry. Są dzisiaj gośćmi Ostrołęki, turniej otwarcia sezonu. Tak naprawdę pierwszy poważny turniej na kortach przy ulicy Halera. Jakie pierwsze wrażenia? Klaudia. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona, że pomimo tak ciężkich warunków pogodowych, które panowały do czwartku, czyli na 3-4 dni przed otwarciem kortów, udało się tak wspaniale przygotować nawierzchnię. Muszę przyznać, że to jest mój drugi raz w ogóle w tym sezonie na powietrzu, na kortach ceglanych i naprawdę jestem pod wrażeniem. Po raz pierwszy Pani przyjechały do Ostrołęki. Jak Pani ocenią obiekt, na którym dzisiaj rywalizowały? Ja myślę, że obiekt jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony. Tak jak Klaudia powiedziała, nawierzchnia kortów jest naprawdę bardzo dobra. I jak na początek tak naprawdę sezonu ziemnego, korty są przygotowane naprawdę bardzo dobrze, więc obiekt jest naprawdę fajny i mamy nadzieję, że coraz więcej osób będzie też na niego przychodziło. Bardzo ciekawy turniej, tylko tak naprawdę można powiedzieć, że kameralna publika. No zazwyczaj chodzi mi o to, że zazwyczaj panie rywalizowały w turniejach, gdzie na trybunach siedziało po kilkanaście tysięcy kibiców, a tutaj wiadomo, tych kibiców jest może około 300 osób. Czasami nieważne ile osób przychodzi, liczy się jakość i bardzo nam miło, tak, że widownia dzisiaj dopisała i stanęła na wysokości zadania. Czuć było, że wszystkim bardzo jest miło, że mogłyśmy tutaj przyjechać i nam również jest bardzo miło, że mogłyśmy uczestniczyć w otwarciu tych kortów. No jak widać było, publika bardzo owacyjnie Was powitała. Gra singlowa cieszyła się zainteresowaniem, ale mimo wszystko gra Deblowa z Bartkiem Murachem i Mateuszem Matyczakiem wzbudziła jeszcze większe emocje. Tak, ja myślę, że to był taki najfajniejszy element dzisiejszego naszego meczu, spotkania. Chłopaki tutaj, z tego co wiem, trenują na tych kortach, więc no, na pewno publiczność też mieli po swojej stronie, więc no, myślę, że to było naprawdę fajne i dla nich, i dla nas też, że mogłyśmy rozegrać takie spotkanie. Czy często biorą Panie udział w takich wydarzeniach? Czy to w tym momencie skupiają się Panie właśnie na promocji tenisa ziemnego w ten sposób? No wcześniej nie miałyśmy wielu okazji, żeby promować tenis i właśnie takie inicjatywy jak ta. Wiązało się to przede wszystkim z naszym trybem, intensywnym trybem życia. Teraz już no, można powiedzieć, że jesteśmy na emeryturze tenisowej, także jak najbardziej chciałybyśmy się włączać w takie akcje, żeby jak najwięcej osób zachęcić do tego, żeby przychodziły na korty, grało, żeby ta gra jednak nie kojarzyła się tylko z czymś niedostępnym, tylko teraz zaczyna się właśnie sezon letni, sezon taki, że te korty naprawdę dużo nie kosztują. Można sobie przyjść, pograć. Następne 4 miesiące zachęcam do tego, żeby jak najczęściej odwiedzać korty. Ostrołęka nie dochowała jeszcze się znanego tenisisty, czołowego powiedzmy tenisisty w polskim rankingu. Co takiego zrobić, jak to zacząć, bo Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe właśnie będzie świętowało dziesięciolecie. Co takiego zrobić, żeby tenisistki albo tenisisty dochować się na wysokim poziomie? No na pewno jest to długa droga, wymaga wiele czynników, tak naprawdę musi się złożyć, ale pierwszy czynnik już jest, korty są, więc to już jest dobry początek, żeby wychować tutaj jakiegoś tenisistę. I ludzie, którzy chcą. Tak jest. I ciężka praca. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam po raz kolejny do Ostrołęki na korty tenisowe przy ulicy Halera. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy czytelników, moja Ostrołęka. Marta Domachowska, Klaudia Signacik.